Olaf Scholz w przypływie rządu. No. Olaf Scholz w przypływie swojej szczerości powiedział, w czym jest problem z migracją dzisiaj. Słyszał pan tę wypowiedź? I co powiedział? Czy nie? No to bardzo proszę, dajmy Olafa Scholz. To historyczne porozumienie, bo pokazuje, że Unia Europejska może przezwyciężyć różnice nawet w najbardziej kontrowersyjnych kwestiach. Poprzedni system był dysfunkcjonalny i zostanie zastąpiony porozumieniem, które połączy odpowiedzialność na granicy zewnętrznej z solidarnością wszystkich. Nowy i sprawiedliwy system odciąży też Niemcy, ponieważ do tej pory byliśmy głównym celem w dużej mierze niekontrolowanej migracji wewnętrznej w strefie Schengen. Państwa członkowskie Unii Europejskiej, które nie będą przyjmować uchodźców, będą musiały wnieść odpowiedni wkład finansowy. Spokojnie, dopiero teraz. Nie, jeżeli chodzi o tą wypowiedź, co tu jest dziwnego? No Polska walczy odciąży, o to, odciąży Niemcy. A Polska nie walczy o to, żeby odciążyć Polskę od emigracji, mówię od kosztów no, związanych super, z emigracją super. Ukrainy. No normalna rzecz. Każdy kanclerz walczy o swój kraj. Bardzo ważna rzecz, wreszcie lewica powiedziała prawdę. Każdy w Unii Europejskiej walczy o swój kraj. Polaków. Proszę Państwa, fajnie ta rozmowa szła i chciałbym, żebyśmy tak jak zaczęli, tak skończyli. Ja nie wiem, czy się Państwo zgodzą z tą tezą, czy też nie, ale to Niemcy sobie sami zgotowali ten własny los. To Niemcy, kanclerz Merkel, zapraszała wszystkich ochoczo i mówiła, chodźcie, przyjeżdżajcie. I teraz, kiedy Niemcy mają problem, mówią, zaraz, ale to nie jest nasz problem, my w ogóle nie mamy z tym nic wspólnego, trzeba to rozładować. Pani poseł Pawliczak. Szanowni Państwo.